Dzień dobry, tu Aga Kozak, a to FemiTalk, podcast Kobieta Gazeta.pl. Ostatnio wpadła mi w ręce wspaniała książka Vivien Gornik, Kobieta osobna i miasto. Absolutnie kultowa pozycja autorki, która będąc taką prawdziwą Carrie Bradshaw, nowojorską dziennikarką i pisarką, ale borykającą się z problemami finansowymi, wspaniałą intelektualistką, napisała w wieku lat 80 taką książkę, w której dużo jest seksu, miłości, przygód i literatury. I w tej książce, którą absolutnie serdecznie polecam, jest taki fragment, który natchnął mnie do zaproszenia dzisiejszej gościni, która zresztą ten nowojorski intelektualizm podobno bardzo lubi. To posłuchajcie. U schyłku XIX wieku geniusze literaccy stworzyli wiele wspaniałych książek o współczesnych kobietach. Na przestrzeni 20 lat ukazała się choćby Juda Nieznany Thomasa Hardiego, Portret Damy Henry'ego Jamesa, Diana of the Crossways, czyli Diana z Crossways, George'a Meredith'a, ale choć wszystkie one były przenikliwymi powieściami, najmocniej przemówił do mnie George Gissing i jego Odd Women, czyli Kobiety osobne. Jego postaci umiałam sobie wyobrazić tak dobrze jak własne znajome i znajomych. Co więcej, w tytułowych Kobietach osobnych rozpoznawałam siebie. Poczynając od rewolucji francuskiej, co pół wieku określano feministki mianem nowych, wolnych lub wyzwolonych kobiet. Ale to Gissing trafił w sedno, w samo sedno. Po prostu byłyśmy osobne. Bardzo pokochałam to wyrażenie osobności, może dlatego, że po prostu sama się z nim utożsamiam. A jedną z kobiet, których osobność, niezależność myślenia, postępowania, odwagę w wyrażaniu poglądów najbardziej sobie cenię, a która według mnie i której według mnie jest za mało w mediach, jest aktorka i brydżystka Renata Dancewicz. I to o jej kobiecym punkcie widzenia będziemy tu rozmawiać, a już słyszycie jej śmiech i być może z tyłu słyszycie również kichnięcie jej psa Myszkina. Dobrze mówię? Myszkina, bardzo dobrze. Słuchacie FemiTalk, podcastu Kobieta Gazeta.pl. Dzień dobry, chciałabym cię zapytać o tę osobność. Ale myślę, że chciałabym zacząć od czegoś, o co często jesteś pytana, ale mimo wszystko jednak. No dobra, dawaj, jak musisz. Bo niezależność myślenia i odwaga. Czy ty w ogóle czujesz, że to ciebie jakoś charakteryzuje? Czy ty czujesz, że to jest jakieś twoje inne niż innych ludzi? Znaczy wiem, że tak jest i czuję, ale nie robię tego, bo ja nie mam jakiejś takiej przesadnej skłonności do autoanalizy i nie poświęcam czasu, żeby tak się rozdrabniać i analizować i rozszczepiać i oglądać pod różnym kątem. Co być może nie jest zbyt pożądane w moim zawodzie, bo tak powinno być, ale tak nie jest. Więc wiem o tym, że tak jest i im jestem starsza, tym mam większą siebie świadomość i wiem, że tak jest. I zawsze pamiętam, kiedyś Wyborcza robiła taki nie, to się nazywał plebiscyt, no w każdym razie taka zabawa towarzyska, że pytali różnych ludzi, jakie jest najważniejsze słowo dla każdego. No i ja tak się zastanowiłam i bardzo, bardzo szybko wpadłam na to, że dla mnie najważniejszym słowem jest słowo nie. Dlatego, że oczywiście super jest być na tak, i to jest, natomiast nie jest takim słowem, które cię po prostu mówi czego, wiesz, bo czasami trudno jest wiedzieć, czego się chce, o czym się marzy, czego się pragnie, ale o wiele łatwiej jest się kapnąć, czego się nie chce, co ci przeszkadza, co cię wkurza i myślę, że od tego należy zacząć, od tego nie. W takim świecie psychologicznym i duchowym mówi się, że bez prawdziwego nie, nie ma prawdziwego tak. To znaczy, że nie można się godzić prawdziwie i prawdziwie chcieć, dopóki właśnie nie powie się, nie postawi się tej granicy, bo tu o granicę chodzi. To jest chyba związane właśnie tak z oddzielnością, że podobno jak dzieci się rodzą, to one nie mają w ogóle świadomości, że są oddzielne z matką, no bo były tyle czasu w jej organizmem praktycznie, że potem ten, jak matka odchodzi, czy coś, te dzieci wrzeszczą, no bo czują wtedy jakiś totalny, wyobrażam sobie, dysonans. Dlatego to nie jest takim czymś, co chyba
ma wspólnego coś z dorastaniem, dojrzewaniem, z dojrzałością. Są osoby, są kobiety, które w ogóle tego nie potrafią. Są w ogóle grupy i narody, które tego nie potrafią, więc to chyba faktycznie jest taka cecha osobności i niezależności. Ty zawsze ją miałaś, bo jak się prześledzi twoją taką biografię, opowiadasz czasami o swoim dorastaniu. Pamiętam szczególnie, jak babcia patrzyła na ciebie ze zgrozą, kiedy nie trzymałaś nóżek razem, ale też jak się prześledzi to tę twoją ścieżkę edukacji, to też jest tak, że no, trochę miałaś, powiem to, bo jesteśmy to gdzieś, bardzo luźny stosunek. No, bycie, niedostawanie się do szkoły, iście na prawo, bycie wyrzucaną z tej szkoły, ciągłe jakieś skandale i aferki. A z drugiej strony też takie momenty, o których opowiadasz i które szczególnie lubię w twoich opowieściach, to są te momenty, kiedy mówisz, że jak czułaś, że jesteś zmęczona, to po prostu sobie jechałaś do Ciechocinka. Tak, albo do Kazimierza. Znaczy, wiesz co, ja mam coś takiego i to pewnie jest, nie wiem z czego to wynika, pewnie z takiego normalnego wychowania przez moją rodzinę, ale myślę, że to też musi być jakoś tam genetycznie, no bo wiadomo, że to jest jakoś tak mniej więcej 50-50, że ja mam tak genetycznie, jestem taka dosyć egoistyczna, to znaczy jakby jestem, tak może teraz powiedzieć, skontaktowana ze sobą, czyli wiem, kiedy jestem zmęczona, albo wiem, kiedy jestem wkurzona, albo wiem, kiedy jest mi niewygodnie, albo że to w ogóle nie jest moja para kaloszy, że to w ogóle nie jest mój świat. I jakby tak bardzo mi nie zależy, co ludzie powiedzą. Znaczy, oczywiście są takie osoby, na których mi zależy, ale też z drugiej strony mam taką umiejętność, że jestem w stanie kogoś lubić i podziwiać, nawet jeżeli ten ktoś mnie nie lubi. Także jakby nie łączę tego i jeżeli komuś się coś nie podoba, czy no to ja bardziej wierzę swojemu organizmowi i swojemu ciału i swojemu mózgowi niż komuś innemu. I to jest taki być może egoizm zdrowy albo takie jakieś, nie wiem jak to można nazwać, ale tak jest. I tak sobie myślę, że poza tym też mam takie, im jestem starsza oczywiście, tym częściej wiem, że ten cały biznes się skończy śmiercią, ale wydaje mi się, że nie można żyć nie biorąc pod uwagę porażki i umiejętność przegrywania jest w ogóle najważniejsza na świecie, bo jak człowiek tego nie potrafi, no to cały czas jest napiętym, sfrustrowanym jakimś egzemplarzem, który cały czas aspiruje i nie jest w stanie się puścić i przeżywać i tak po prostu. Więc mi się wydaje, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, umiejętność puszczania się w życiu jest bardzo fajna, bo przeważnie człowiek jednak wyląduje na czterech łapach i zawsze jakoś sobie poradzimy. I ja też myślę, że kłopoty są ożywcze. Że ja nie wiem oczywiście o jakichś tragediach, ale jak dostajemy jakiegoś jednego, drugiego kopniaka, to też uruchamiają się takie rzeczy, o które sami siebie nawet nie podejrzewamy. Że jak jest tak za dobrze, za ciepło, to człowiek przysypia. Ja przynajmniej tak mam. Ja potrzebuję takich mocniejszych bodźców, żeby się obudzić. Powiedziałeś, że to wynika trochę z twojego wychowania, że ty jesteś taka skontaktowana. Ty czujesz, że ono jakoś było inne, to znaczy czujesz, co tam takiego było, bo umówmy się, nawet jak ja pracuję z ludźmi, czy w ogóle jak psychologowie mówią o ludziach, to mówią o tym właśnie, że ludzie nie są skontaktowani ze sobą, tak? Że jakby nie czują, albo starają się nie czuć, albo starają się dopasować do okoliczności. Może bardziej wierzą wiesz, w autorytety, albo w to, co inni powiedzą, a nie, no nie wiem, jak ktoś mnie uszczypnie, to ja czuję, że mnie to boli, jak ktoś mnie obrazi, albo jest złośliwy, no to ja po prostu wiem, że jest mi nieprzyjemnie i albo coś mówię, albo odchodzę po prostu i jakby nie narażam się na to. A wychowanie było zupełnie normalne. Miałam po prostu bardzo szczęśliwe dzieciństwo, ale moi rodzice jakby po pierwsze tak za bardzo się nie wtrącali, więc... Cecha wspaniała o rodzice. Znaczy ja uważam też, że dzieciom... Łatwiej się puścić później. Tak, dzieciom nie należy tak bardzo siedzieć nad głową i tak przeszkadzać, ponieważ... I tak się wychowuje najbardziej przykładem, a nie gadaniem, prawda? I taką gadką dydaktyczną. Także po prostu miałam bardzo fajne dzieciństwo. Dużo czasu spędzałam na wsi u mojej babci jednej i drugiej. Moja rodzina jest ze wschodu, z tej takiej polskiej Ukrainy przedwojennej, koło tam Buczacza. Tam z babcią, pamiętam, jeździłam. Więc ta mieszanka taka genetyczna, że mam też, że mam w sobie krew ukraińską i tatarską. I ja myślę, że tak samo jak zresztą z psami jest, że najfajniejsze są kundelki. Zresztą nie ma czystych wśród ludzi, prawda, typów, to jest oczywiste.
Dużo bardzo czytałam, byłam dzieckiem dosyć samotnym na początku, znaczy samotniczym w takim sensie, że lubiłam być sama, lubiłam książki. Mój młodszy brat kablował na mnie właśnie, że ja czytam i moja mama się martwiła, że stracę wzrok. Trochę moja babcia zawsze mówiła, że jestem kaczką dziwaczką i tak dalej, ale dostałam po prostu poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia kochaną, mimo że moja rodzina była tradycyjna, szczególnie moja babcia, która była osobą mega katolicką, mega wierzącą, a na koniec życia już wręcz dewotką. I ja na przykład nigdy jej nie powiedziałam, że jestem osobą niewierzącą. Jak mieszkałam, znaczy pomieszkiwałam u babci często, no to wszystkie nabożeństwa, to nie było po prostu, że ja nie chodziłam, po prostu musiałam chodzić, musiałam w tych zimnych kościołach sterczeć i mieć odmrożone nogi. Najbardziej lubiłam nabożeństwa majowe, bo to było na świeżym powietrzu, w maju, bzy, śpiewiś tamte, to po prostu było zajebiste, tak. No nie bójmy się tego słowa. Ale bardzo wcześnie kapnęłam się właśnie, że ja nie mogę być w tym kościele, w takiej instytucji, która tak źle traktuje kobietę, jednak... Jakoś miałam takie poczucie sprawiedliwości od małej dziewczynki i tak miałam takie, pytałam babci, dlaczego kobieta nie może być księdzem? No co ty mówisz? No wiadomo, że nie może, no ale dlaczego nie może? No i tak potem, dlaczego kobiety tak źle traktowane przez ten kościół przecież właściwie są służącymi? Tak. No bo księdzu gotują, piorą, sprzątają kościół, tną kwiaty ze swoich ogródków, noszą tam na ten ołtarz i do całego kościoła. I właściwie całe życie kościelne to jest praca kobiet. Już nie mówię nawet takich tych zawodowych zakonnic, ale takich kobiet... Wokoło pracujących tak, wokół kościoła. I po prostu tak sobie myślę, że to jest jakaś grubsza sprawa i niesprawiedliwość i że ja na pewno w tym nie będę. Więc ja miałam jakieś 11 lat, jak przestałam chodzić do kościoła. Oczywiście z domu wychodziłam, no bo nikt ci tam by nie zrozumiał moich rozgarek. Znaczy może by zrozumiał, ale i tak bym musiała chodzić, więc wychodziłam na strzelnicę albo gdzieś. Na strzelnicę. Znaczy, ale nie strzelać, tylko nie, wtedy siedzieć. Były takie, bo wtedy nie było takich tam knajpek do koleżanek, nie mogłam pójść, no bo wiadomo, by się sprawa rypła, ale były takie, na strzelnicy były takie baraki, takie te gry, takie komputerowe pierwsze, takie te piłkarzyki. Ja tam grałam, pamiętam, i nawet miałam dobre wyniki, no bo miałam trening. Dużo mszy musiałaś. Tak, i zawsze właśnie wracałam, to babcia mnie pytała, czym było kazanie, mówiłam o Duchu Świętym, zawsze dawało się jakoś to połączyć. Słuchacie Femitalk, podcastu Kobieta, gazeta.pl. Jak czyta się też o tych twoich czasach studenckich, to faktycznie tam była taka skłonność do brawury, której ty też, jak rozumiem, nie widziałaś. To znaczy, ty na tyle jesteś osobna i niezależna, że uważasz, że tak po prostu powinno być? Czy wydawało mi się, że szkoła artystyczna, którą miałam, szkołę filmową w Łodzi, powinna być luźniejsza. Jest jakaś taka drobnomieszczańska i to nie jest szkoła od do, że ten, tylko że no jednak się pomyliłam. I no tak, ale ja nie widziałam takich rzeczy. Ja po prostu, wiesz, jestem dosyć roztargniona. W takim sensie nie jestem spostrzegawcza na pewno. Ty zapytam, no? a bridge, bo jesteś bridżystką, jesteś w rankingach. Bo to jest twoja ogromna przyjemność. Wiem, że zresztą tą przyjemność chciałabym cię też zahaczyć, ale to bridge na przykład nie uczy jakiegoś takiego skupienia? Uczy. No właśnie, tylko na czymś uczy. Nie, no właśnie dlatego się uczę. Dlatego, że ja, wiesz, ja nigdy nie byłam w klasie matwis, nie zdawałam matury z matematyki, bo pewnie bym nie zdała. Nie znaczy to oczywiście, że jakoś taka jestem totalnie nielogiczna i nieracjonalna, bo jestem raczej, ale... Ale takie rzeczy nie przychodzą mi tak łatwo. Więc ja myślę, że ja brycz lubię nie z powodu tych wszystkich procentów, prawdopodobieństwa. Właściwie nie wiem dlaczego. Brycz jest jakimś takim, taką odskocznią, ale jakąś taką pracą do wykonania, że to mnie... Ja nie jestem obowiązkowa, nie jestem konsekwentna, nienawidzę tak po prostu się męczyć bez sensu. Czy tam, nie wiem, biegać, czy trenować. Natomiast brycz... Wiadomo, że się najczęściej przegrywa. Prawda? To poczucie porażki, które nas uczy. Ciekawe. No tak, ale to nie jest, że... Po prostu, bo za każdym razem możesz jakby wygrać, albo jakby lepiej zagrać, albo coś tam, wiesz, jakoś inaczej się rozwiązać. Natomiast z tym przegrywaniem to ja bym tak nie przesadzała. No, po prostu... Wydaje mi się, że jak człowiek, byłem coś a la Coelho, że jak człowiek nie może być szczęśliwy, dopóki nie zrozumie, że umrze w końcu. Więc tak naprawdę wszyscy mają gdzieś, czy my jesteśmy szczęśliwi, czy nie. I to jest nasz tylko interes, jak, żeby coś z tym zrobić, żeby nam było jak najlepiej. No.
Jak sobie czytałam o tobie, o tym brydżu, bo dla mnie ta przyjemność kalkulacji jest jakoś niedostępna. To znaczy mam inny typ mózgu, to ja ciągle jestem w autorefleksji z kolei. Natomiast jakbyś miała powiedzieć, tak teraz, na roboczo, co cię tak w tym kręci? Bo to jest tak, jak pyta się szachistów na przykład, albo pilotów samolotów, albo rozumiesz, ludzi, którzy mają inny rodzaj przyjemności niż my, a ja chciałabym to zrozumieć. Wiesz co, ja nie wiem, czy jestem w stanie ci wytłumaczyć, dlatego że, wiesz, to nie są te rzeczy racjonalne, o których ci mówiłam, te matematyczne, bo na pewno w tym nie jestem za dobra. Na pewno jest element ludzki, czyli towarzystwo i jakby, no to całe środowisko, ale to też nie jest decydujące, bo gdzie indziej też są środowiska. Wiesz co, nie wiem, nie potrafię ci go wytłumaczyć, ale to jest, co każdy brydżysta, te hordy ludzi, którzy się przemieszczają od jednego kongresu do drugiego, czy tam jakichś takich tych kongresów, czy tam weekendowych, czy takich wakacyjnych, dłuższych, to chyba doświadcza czegoś, że siadasz do stolika, masz te karty w ręce i po prostu masz takie mrowienie, jest ci tak po prostu takie, że wszystko się może zdarzyć, że po prostu z takim oczekiwaniem patrzysz, co ci piatnik przydzielił tym razem i co można z tym zrobić i partner co ci powie i czy się, po prostu to jest coś takiego, że wszystko się może zdarzyć chyba takie, bo brycz jest też takim sportem, że w jednym rozdaniu możesz ograć najpotężniejszego mistrza wszechgalaktycznego, co wiesz, no Igi Świątek nikt czy nie jest w stanie pokonać, prawda? I trudno się jakby wyobrazić sobie, że, że ktoś, kto sobie trenuje i jest zajebisty nawet w amatorskim tenisie, nagle stanie na korcie i wygra z Igą Świątek, prawda? Jeżeli ona mu nie da form. Natomiast w brydżu tak jest, że w jednym rozdaniu możesz pokonać mistrza i to bardzo wyraźnie. Oczywiście w dłuższym dystansie nie, no bo dlatego jest mistrzem, a ty nie, ale więc jest to coś takiego, że to jest jakby się mówi nowa gra, nowe szczęście, że to jest takie cały czas, że masz coś przed sobą, jakieś takie powietrze, że coś możesz zrobić, że coś możesz poprawić. Rozumiesz, że jedno gra, nawet jak coś ci nie poszło, to możesz zapomnieć o tym, jakby to jest już przeszłość i dobrzy brydżyści tak potrafią zrobić, żeby się zresetować i zacząć grać na następne rozdanie. Więc nie jestem ci w stanie powiedzieć, co takiego jest w tym brydżu, wiesz, bo to jest takie chyba trochę metafizyczne. Nie da się tego tak dokładnie powiedzieć. To teraz przyczepię się, ale z wielką miłością, do innej przyjemności, o której wiem, że jej doświadczasz i jest dla ciebie chyba ważna. Podzielam tę miłość akurat i to jest, powiedziałaś dwa razy słowo zajebisty. Lubisz przeklinać? Lubię. Co, ja wiem dlaczego. Powiedz dlaczego ty. Bo przekleństwa po to są, żeby ich używać. Mhm. Czyli taki absolutnie pragmatyczny powód. Po drugie, czytałam niedawno taką teorię. Znaczy ja zawsze przeklinałam i nawet to, że zostałam matką, nie spowodowało tego, to że... Jakby przez... to coś uświęcało, nie? Takie dotknięcie różdżką. Tak, że jesteś matką, to już po prostu już się zmienia życie, tak, poglądy, jak Tony Soprano, naprawdę tak, tym. Tak, więc ja po prostu w dalszym ciągu przeklinałam i tylko prosiłam swoje dziecko, żeby no, jednak w szkole ograniczało, no bo oczywiście on też przeklinał, był mały, że w szkole, żeby nie był zdziwiony, jak coś tam, więc, że też kontekst jest ważny, bo to w przeklinaniu też o to chodzi, prawda? Przeklinać trzeba umieć, moim zdaniem. I to wszystko zależy od kontekstu i od osoby, która wypowiada dane słowa. Dlatego, że są osoby, które nie powiedzą więcej niż dupa czy cholera, a są wulgarne i obleśne i obsceniczne. A są osoby, które przeklinają siarczyście i są... Słodkie i wspaniałe. Tak, naprawdę. Bo to jest rodzaj pewnie jakiegoś wdzięku, który się ma, albo się nie ma. Intencji jakiejś takiej lekkości. No tak, oczywiście. Także przeklinać i uwielbiam. Uważam, że należy przeklinać. Oczywiście z głową. Ale ostatnio czytałam taką teorię, znaczy, że jest taka hipoteza, że przekleństwa były takim prajęzykiem. Że na przykład jak byłeś w zagrożeniu i gonił cię jakiś mamut albo jakiś inny, jakieś niebezpieczeństwo, no to strasznie trudno było uciekać i mówić, o Jezu, jak bardzo się boję, tylko kurwa, bo to są takie nacechowane, krótkie, zmysłowe, które ci po prostu są w twoim genotypie. Gardłowe, prawda? Takie no tak. I na przykład sobie zauważ, jak dzieci przyswajają przekleństwa. One jak usłyszą, to od razu w kontekście umieszczają to bezbłędnie. Mogą pomylić tam z szafę, z krzesłem, czy tam z czymś. Natomiast to, kiedy trzeba powiedzieć kurwa, to absolutnie doskonale wiedzą. Więc
Moim zdaniem ta teoria ma naprawdę jest bardzo sensowna. Jesteś królową sądów niepopularnych. Nie, no przecież dużo osób przeklina. Nie, myślę w ogóle generalnie o tym niezależnym sposobie myślenia, bo wyrażasz otwarcie swoje poparcie dla rzeczy, które być może wiele osób też jakby popiera, ale trochę po cichu bardziej w domu. I jak sobie pomyślę o tym, że takie okładki kolorowych magazynów, na których zazwyczaj, przepraszam, że tak będę mówić, są aktorki, to są raczej takie sądy trochę błahe, trochę konserwatywne, trochę no, dotyczące kobiece. To, i nie mówimy tu pejoratywnie, tylko że to należy do jakiegoś kulturowego takiego zestawu. No ale aktorki chcą się oglądać, rozumiesz? Chcą być oglądane, chcą być zatrudniane, dlatego to jest też taki po prostu... Taka tresura kulturowa po prostu, że... Tobie się nie chce być zatrudniona. Znaczy... Nie chce mi się, bo ja też potrzebuję pieniędzy i mam kredyt w bankach. Niestety. Ale, rozumiem. Ale, więc ja bardzo potrzebuję pieniędzy i lubię je wydawać i tak dalej. Ale uważam, że ja nienawidzę takiego rozdziewu, wiesz? Takiej hipokryzji między oknem wystawowym a zapleczem. Uważam, że im bardziej to jest tak ujednolicone i mniejsze są różnice, tym jest z większym pożytkiem. Myślę, że życie byłoby o wiele fajniejsze, gdybyśmy nie wstydzili się różnych rzeczy. Nie bali się mówić, prosto. Ale, no tak, ale po prostu, że szczerość nie zawsze jest słabością. To, że ktoś, nie wiem, lubi alkohol, czy pali papierosy, czy na przykład ukradł kiedyś batona, albo coś, no, czy zdradził żonę, czy męża. No, takie rzeczy się zdarzają. Czy nie wiem, uciekł z restauracji bez płacenia rachunków. No, któż z nas nie zrobił takich rzeczy? No po prostu, no ja zrobiłam kiedyś tak, dla sportu, tak. Dobrze, rozumiem. Chciałam zobaczyć, czy potrafię i owszem, potrafię. Więc takie rzeczy, nie są to dobre rzeczy, w takim sensie, no oczywiście, że tak, ale są gorsze przestępstwa, są gorsze nieszczęścia i każdy człowiek jest tylko człowiekiem i ma prawo pójść w szkodę, zbłądzić, zrobić coś głupiego, natomiast nie ma prawa uważać, że albo kłamać taki, czy okłamywać, czy jakoś tak mówić, że to jest akurat dobre, że w zasadzie nie powinno się kraść, ale ponieważ ja ukradłem, bo to relatywizować takich rzeczy. Po prostu no, każdemu czasami zdarza się zrobić coś głupiego albo złego. No i co z tego? No i po prostu lepiej nie iść w zaparte, tylko wiedzieć, że się zrobiło coś złego. No i jak tyle. Się ma poglądy, to należy ich używać? Tak zwykłaś mówić? No tak, ale ja tak mam. Natomiast ja rozumiem, że są osoby, które mają swoje poglądy, ale nie muszą, jakoś nie czują się. Poza tym to też jest, wiesz, ja też jestem inną osobą teraz, niż jak miałam lat 22 czy 3, teraz patrzę, wiesz, na takie młode osoby, na rówieśników mojego syna, to oni są o wiele bardziej świadomi. Politycznie, społecznie, ekologicznie, no w każdy chyba możliwy, pewnie też seksualnie, na każdym możliwym polu. Ja pewnie byłam bardziej wycofana, bardziej byłam zatopiona w książkach, w jakichś takich różnych światach, natomiast politycznie, politykę miałam gdzieś. W ogóle mnie to nie interesowało. W ogóle jakieś tam te solidarnościowe rzeczy, które, byłam wtedy dzieckiem, ale nawet jak miałam lat 20-23, to mnie to nie interesowało. Nie interesowało mnie to, że jakby tak jak społecznie, co znaczy, że ja jestem, że nie wierzę w Boga, czy że jestem kobietą. Co z tego dla mnie wynika, jako dla człowieka. Znaczy, tak prywatnie odcinałam te rzeczy, które mi coś zaburzały, czy że się z tym źle czułam. Natomiast nie powodowały jakiejś takiej refleksji intelektualnej czy czegoś takiego. Natomiast potrzebowałam dużo czasu. I ja myślę, że to jest tak, że w życiu każdego człowieka te akcenty są inaczej rozkładane i każdy inaczej dojrzewa. A czasami nie na kogoś dojrzewa, ktoś po prostu nie jest nie. ważny. No tak. I nie jest. No i co? Przecież no nie ma co wmawiać komuś dziecka w brzuch, jak to się ładnie mówi. Czyli teraz byś powiedziała, że polityka jest dla ciebie ważna? Czy czujesz, że ona jest ważna dlatego, że na przykład chcesz się nie zgadzać i mówić to nie. Znaczy, ja już wiem, że polityka dla mnie jest ważna i dla każdego jest ważna, nawet jak ludzie o tym nie wiedzą, no bo ona nam urządza życie. I ci ludzie, których wybieramy i te koalicje, które się zawiązują, no to mają wpływ na to wszystko, na moje życie. I to, że na przykład wybieramy ludzi, którzy są hipokrytami i świętoszkołami, prawda? O wiele bardziej niż polskie społeczeństwo, bo ja myślę, że ci, którzy nami rządzą, są o wiele bardziej dewotami niż Polacy, którzy tylko mają taki zdrowy antyklerykalizm, prawda? Nawet wśród ludzi wierzących. I oni nam to wszystko urządzają, więc wiem, że to jest strasznie ważne i to nie ma, w ogóle nie mam żadnych wątpliwości.
Słuchacie FemiTalk, podcastu Kobieta, Gazeta.pl. Użyjmy jeszcze może innych twoich poglądów w takim razie. To słowo feministka, które po prostu uważane jest cały czas za takie brzydkie, albo część kobiet nie potrafi go wypowiedzieć. Nawet ostatnio rozmawiałam z jedną z aktorek o siostrzeństwie i to słowo feministka nie było jej w stanie przejść przez usta. Czy tobie przechodzi, czy ty już jesteś na przykład już postfeministką? Wiesz co, nie. Ja jestem absolutnie jestem feministką i też instynktownie bliżej mi do takiego pojmowania feminizmu, który jest inkluzywny, tak. Czyli wolę, żeby więcej osób się uważało za feministki, feministów, nawet jeżeli nie spełniają jakichś tam kanonicznych rzeczy, niż żeby na słowo, na to miano człowiek musiał sobie zasłużyć i że to jest klub po prostu, który cię wpuszcza albo nie wpuszcza. Mhm. Bo mi się wydaje, że to jest... Znaczy, że wiesz, no są różne odłamy feminizmu, są różne fale, to też historia jest cała i tak dalej, ale ja myślę, że feministką jestem dlatego, że się nie zgadzam na to, że z racji urodzenia jako dziewczynka, żebym miała się czuć gorsza, mniej zarabiać, nie wiem, mieć inne opisane symptomy zawału, prawda, czy tam inaczej skonstruowaną komunikację, no bo wiadomo, że są takie... Tak, więc to wszystko... Więc to wszystko sprawia, że absolutnie jestem feministką, ale jestem też feministką, która miała dwie sesje w Playboyu, nie zapominajmy. Prawda? I to też można wyciągnąć, że to jest po prostu, że jaka jest ze mnie feministka, tak? Myślę, że feministki mogą mieć różne, mogą być gospodyniami domowymi. Jest to ich ryzyko. Ja bym się bała osobiście być na łasce jakiegoś faceta, który może być i fajny, ale może mu odwalić i wtedy człowiek zostaje z niczym, z ręką w nocniku, a rynek pracy i w ogóle życie wiadomo jakie jest. Ale jeżeli ktoś tak chce i się realizuje tam i jest szczęśliwy, no to hello, no to też nie będę siłą kogoś nawracać na jakąś niezależność, bo to po prostu wydaje mi się, że na pewno nie chciałabym, żeby moje życie było podporządkowane najpiękniejszej nawet ideologii, że jednak wierzę bardziej w życie i w siebie, w swoje objawy i nie konsekwencje, niż jakiś tam system spójny i logiczny. Skoro już opowiedziałaś o tym Playboyu, to jakoś nie mogę tego nie wywołać, ale również dlatego, że faktycznie jest tak, że twoje nazwisko przez wiele lat kojarzyło się bardzo cieleśnie. Mhm. I to w ogóle nie jest ani dla feministek nowych fal wcale to nie jest żaden zarzut. Jak patrzy się w ogóle na młode pokolenia, przecież one tak naprawdę są sensualne, seksualne i pokazują tyle ciała, ile chcą, mając do niego całkowicie prawo. Coś, co było wcześniej nie do pomyślenia, prawda? Cały czas zadawano ci te pytania, zarówno o tę taką piękną hrabalowską scenę z pułkownika Kwiatkowskiego, opinię o twoich piersiach, o te sesje w Playboyu, non stop pytając cię o to ciało i seksualność, a ty tak wprost dosyć mówiłaś o tym, że nie masz nic przeciwko nagości. No ale co jest złego w ciele? Ja też po prostu... Oczywiście Playboy i ta tak. Osoba, jego właściciela, podejrzanego gościa, no to wiadomo, że tam mogłam sobie darować. Pewnie teraz nie wiem, czy bym to zrobiła. Ja bym się zastanowiła albo coś tam. Ja nie wiem, ale jakoś tak nie miałam wtedy. I mi się podobają po prostu piękne ciała. I w ogóle zmysłowość, seksualność, to wszystko jest przecież... To my tym jesteśmy. Więc dlaczego nagle jakimś być, nie wiem, jakąś pruderyjną osobą, która... Nie, no więc dla mnie, ja, tym bardziej, że w sztuce, w filmach, no to przecież nie wiem, no aktorki się rozbierają, aktorzy się rozbierają. Oczywiście, że aktorki częściej padają łupem scen rozbieranych, no bo wiadomo, że reżyserzy przeważnie heteroseksualni jakby no tak budują swój świat, prawda, jakiś tam obraz tego świata, no i tam jest miejsce na miłość, na seks, na różne rzeczy. No i ten, więc oczywiście to jest jakaś tam zawsze historia, to były lata 90., coś tam, ale
Ja nie mam z tym problemu. Dla mnie to jest po prostu, ja byłam potwornie zdziwiona, że to takie wielkie halo. No naprawdę, no przecież to nie pierwsze zyski, które zostały pokazane w kinie, na miłość boską. Może najpiękniejsze, no, faktycznie. Nie, no bez przesady, no hello. Ej, idźmy w to. Nie, bo to za ciemne sytuacje. Za ciemne sytuacje. Natomiast myślę sobie o tym, że tak dużo moich przyjaciółek i może być może po cichu właśnie, robi sobie takie, to się nazywa empowermentowe, czyli takie wzmacniające je sesje nagie dla siebie samych, żeby siebie zobaczyć, że one są piękne, że teraz tak naprawdę są zupełnie inne czasy, w których jakby to ciało zupełnie inaczej jest traktowane. Seksualność też oczywiście się cały czas zmienia. Ty pamiętam, jak wprawiłaś chyba Wojtka Jagielskiego chyba ileś razy w zakłopotanie, kiedy powiedziałeś, że seks jest jednym z najlepszych sposobów na poznanie drugiego człowieka. No tak, no bo tak jest. Kropka. No tak jest, po prostu jest to tak, że jest to, że dla mnie to nie jest jakaś mechaniczna czynność, czy jakaś takie coś, że jakaś taka potrzeba do rozładowania, tylko jednak to jest tak, że ktoś cię interesuje, z kimś rozmawiasz i to jest jakaś tam fascynacja, to jest przedłużenie tego wszystkiego i to bardzo szybko w seksie też wychodzi, czy tak, czy nie. Mhm. Prawda? Słuchacie Femitalk, podcastu Kobieta, Gazeta.pl. Chciałam cię zapytać, bo pierwsze, co zobaczyłam a propos spektaklu Żona, w którym teraz grasz, to jest taki niesamowity plakat, na którym właśnie jesteś taka i zmysłowa, i suczowata, takie dobre słowo, które zagarnęły czarne piosenkarki, które używają go jako takiego mocnego komplementu, który mówią same sobie. Absolutnie się zgadzam. I jesteś taka bardzo almodowarowska i grasz ewidentnie osobę, która trochę miesza, wyciąga na światło dzienne rzeczy, które właśnie są tak, poglądy, które są poukrywane. Opowiesz trochę o tej roli, bo to chyba jakaś... Nie, to jest bardzo fajna sztuka, którą ja się zachwyciłam, bo jest to sztuka komedia, ale jest po prostu nieoczekiwana, bo pierwsze słowo, które tam, czy pierwsze zdanie, które tam wypowiadam, już jest po prostu trzęsieniem ziemi, a potem jest po prostu... Przy czym to jest dosyć śmieszne. Co prawda Adam Sajnuk z nami to robi, reżyseruje i on ma taki swój sposób oczywiście reżyserowania. Ja widziałam parę jego spektakli i wszystkie mi się bardzo podobały, więc absolutnie mu ufam i idziemy w to. Gramy z Piotrem Polkiem małżeństwo. On jest politykiem. On jest politykiem takich, powiedzmy, liberalnych środowisk. No ale właśnie jego żona ma tajemnicę, o której oczywiście tutaj nie mogę Państwu powiedzieć, bo na tym polega ta sztuka. Ale ona gra osobę jednak niebanalną i ma swój sekret. Ma swój sekret, który wychodzi na jaw, a czy sama ujawnia ten sekret. No i to jest naprawdę sekret zwalający z nóg, więc nie dziwię się jakby... mężowi, który dostaje właśnie taką fangę i musi sobie z tym poradzić. Właśnie ten tekst jest śmieszny. My to gramy na razie dosyć poważnie, czyli prawdziwie w tym sensie. No i sama jestem ciekawa, co z tego wyniknie, ale to jest bardzo duża przyjemność pracy, chociaż oczywiście jest intensywna i ja nie jestem tak często przyzwyczajona, żeby tak ciężko pracować, bo staram się tego na co dzień nie robić jednak, ale to jest duża przyjemność i jestem strasznie ciekawa i też zestresowana, jak to wyjdzie. Co cię zahaczyło? To ambicje i lenistwo i to przyznawanie się do tego, że się tej ambicji nie ma, to takie niepopularne w tym kapitalistycznym świecie. To wygląda mi na to, że ty po prostu masz ogromną przyjemność z życia, czytasz mnóstwo książek i myślisz o świecie od czasu do czasu, kalkulując te piatniki. Nie, bardzo lubię żyć i chciałabym strasznie długo żyć, w miarę przyzwoitym zdrowiu oczywiście, ale nie, no ja lubię pracę od czasu do czasu, natomiast strasznie się cieszę. Ja, jak byłam mała, był taki czas, kiedy chciałam być nauczycielką, bo nauczycielka mi się kojarzyła, oczywiście no miała te bachory pod opieką i się musiała umęczyć, ale te 2 miesiące wakacji zawsze były i ferie i święta, no więc to było nie do pogardzenia.
Więc wylądowałam jako aktorka i no też nie mam powodów do narzekania, bo też mam dużo wolnego czasu. I czasami oczywiście są takie okresy jak teraz, kiedy nie wiem jak się nazywam, ale potem mam luz i mogę sobie bimbać i tam zażywać różnych przyjemności. Także ja tak lubię. Ja po prostu nie jestem taką osobą zadaniową, która właśnie musi mieć jakieś stanowisko, pieniądze, jakieś tam nie wiadomo co. I nie, ja po prostu lubię żyć, lubię mieć dużo wolnego czasu, lubię sobie gdzieś tam pojechać, lubię tutaj wskoczyć na obiadek, tutaj pójść rano do kina, więc to jest dla mnie najważniejsze. Rano do kina, to jest dopiero przyjemność. A propos kina, nie wiem, czy widziałaś Powodzenia Leo Grande? Tak, widziałam. Mówi się, że ten film jest takim flagowym przykładem tego, że dla aktorek już po 35 roku życia, no, 40, około 50 i po 60 znajdują się wspaniałe role. Coś, czego wcześniej nie było. A czy wiesz, tam teraz... No tak, no pewnie częściej, chociaż wiesz, no Betty Davis jak była bardzo starszą panią też grała i tam John Crawford czy jakieś inne laski też grały, to czy tam Meryl Streep, że cały czas gra. Nie mają takich super ról pewnie jak faceci, prawda, że to w dalszym ciągu nie jest symetryczne. I taka rola, którą zagrała Emma Thompson, jest absolutnie wspaniała, ona to zrobiła świetnie i ta scena, kiedy ona staje przed lustrem, jest po prostu naprawdę wstrząsająco dobra i to jest w ogóle pełen szacun, bo jednak Emma Thompson jest kobietą i takie pokazanie się w całej okazałości i z akcentowaniem takich właśnie tych cech jest po prostu... Dwójna nagość taka. Tak, ale potem kończy się takim jej pięknym, zwycięskim portretem, nie wiem, czy pamiętasz, który jest po prostu, wiesz, jakby... O, tak, jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny film, bardzo fajny ten chłopak, który partneruje Thompson, bo ma stąd dużo wdzięku. Pytam cię oczywiście, bo wyraziłaś kiedyś takie życzenie, że chciałabyś, żeby w teatrze i w kinie było coraz więcej ról dla dojrzałych aktorek. Ja nie wiem, czy ty grasz kobiety w tym wieku, w którym jakby jesteś, czy na przykład masz już takie propozycje, że jesteś, że czujesz tak, to jest moje. Kiedyś żartowałaś też, że chciałabyś zagrać w takiej komedii romantycznej dla staruszków, albo chyba za jakieś 30 lat. Nie, myślę, że już niedługo, dlatego że wiesz, no to już są takie czasy, że niedługo staruchy będą rządzić, bo jednak społeczeństwo się starzeje i coraz więcej usług, towarów, produktów, no w ogóle życia będzie, prawda, więc będą komedie romantyczne, będą już chyba są telefony z coraz większymi ciąkami, no w ogóle świat będzie się profilował pod, bo oni będą też mieli pewnie pieniądze, no więc wiadomo, że to tak będzie. Wyobraziłaś sobie już taki film, którym naprawdę chciałabyś zagrać? Masz taką rolę, która po prostu totalnie ci się marzy? Może wyślijmy jakieś marzenie w kosmos. Nie, ja bym chciała jakąś taką rolę zagrać. Nie mam jakiejś takiej konkretnej. O ile kiedyś to było, bardzo, bardzo lubiłam się Daniel Tiffany'ego i Holly, no ale to już troszkę, to już ten pociąg odjechał. Natomiast, no może taką podstarzałą Holly, wygruzowaną z Afryki. A to tam miała jakoś fascynujące później przecież życie na tej pocztówce, którą przesyła bohaterowi. Jest o tym, że żyje sobie chyba w Ameryce Południowej jako przykładna żona. Albo w Afryce, albo w Ameryce Południowej. No, gdzieś tam, no w każdym razie. Trudno uwierzyć to przykład. Nie, chciałabym coś fajnego zagrać oczywiście, no ale to zobaczymy jak to będzie, więc jakoś tak się nie napinam. Nienapinający się kobieta osobna, Renata Dancewicz, była tutaj z nami, a ponieważ do tradycji tego podcastu należy to, że robimy polecajki, to oczywiście może ja zostawię najpierw was z jakimiś inspirującymi rzeczami. Oprócz tej wspaniałej Vivien Gornick, Kobieta osobna i miasto, muszę oczywiście polecić książkę Ciałaczki Karoliny Sulej, której Renata jest jedną z bohaterek. To jest taka książka o kobietach, które zmieniały w ogóle myślenie o kobiecości, ciele, o siostrzeństwie przez ostatnie lata. To trochę takie bardziej kapitalistyczne lata. Jest Krystyna Kofta, jesteś ty, są wspaniałe seksuolożki. Tej książki to już samopis wzrusza, bo jest powiedziane, że to książka o kobietach, które namawiają do pokochania siebie, akceptacji i wyzbycia się wstydu. To jest bardzo, bardzo
Piękna książka. Nie można tutaj polecić, bo sobie myślałam, co jest dla mnie taką biblią dla kobiet osobnych i oczywiście wyszło mi, że Opowieści podręcznej Margaret Atwood, które jeśli ktoś widział serial, to że dobrze by było przeczytać, bo jest to po prostu, że Margaret Atwood jeszcze nie ma Nobla, dla mnie jest bardzo, tak, ale bardzo nie tylko też Opowieści podręcznej, tylko po prostu Margaret, nie wiem, taka kobieta do zjedzenia, czy one są, czy tamte Zbójecka narzeczona. Absolutnie. Nie? Ja najbardziej lubię opowiadania, które jeszcze nie wyszły po polsku i trzymam kciuki, żeby po prostu, bo to taka zmysłowa lektura. Za każdym razem ja na przykład kocham Panią Zemstę. To, co w Atwood jest cudowne, to to, że ona jest za każdym razem inna. Tak, ale ja uwielbiam tej książki. Tak, tak, ona ma w sobie, tak, tak, naprawdę, że trzeba. Nie tylko podręczną, ale resztę. Pomyślałam sobie, że o kobietach osobnych jest taka książka, która być może nigdy nie wypłynęła. Ona się nazywa Salve Femina i to jest książka, którą ilustrowała, narysowała i napisała Magda Gaładyk. I to jest książeczka, która jest wydana, i tutaj ukłon w twoją stronę, jak książeczka modlitewna, tylko zamiast krzyżyka na okładce jest oczywiście symbol kobiecości. No i takie Biblie chyba, które najsilniej zmieniają optykę, to mężczyźni objaśniają mi świat i matka wszystkich pytań najcudowniejszej myślicielki współczesnych czasów, Rebeki Solnit. Zapraszamy też na Teatr Żona, w którym gra nasza dzisiejsza gościni. Gdzie? Otwocka 14, Mała Warszawa. Super. Czy ty masz, coś przyniosłaś nam jakieś, bo ty jesteś zapiekłą czytelniczką. Jestem czytaczką absolutną i mam takie ostatnio też miałam taki okres, przez 3 miesiące nie czytałam, bo zgłupłam kompletnie i oglądałam tylko seriale, jakieś sieczki. Sieczkę z mózgu. Natomiast od dziecka czytam. I niestety z wiekiem zauważam, że coraz mniej mi zostaje, bo czytam i oczywiście ja wiem, że mi to zostaje, bo te książki mnie budują, nie, ale chodzi mi o tytuły i na przykład nazwiska czy tam postacie, po prostu mam coś takiego, że jednak, nie wiem, ta ilość, pewnie już mózg traci właściwości swoje tak powoli, ale przekształca. Że ja te wszystkie, że jakby ja się pasę książkami oczywiście i ja myślę, że bo to jednak no, bardzo poszerza, prawda, i to ci daje nie tylko 7 żyć, ale o wiele więcej i wiesz, i różne rzeczy te przeżywasz dzięki książkom. Ale tak racjonalnie, jak właśnie jakie książki, jakie tytuły, to po prostu mi się już to czasami zlewa. Więc, ale taką książkę, która zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie, którą wybrałam w księgarni, bo ja lubię chodzić do księgarni tak na zapach i tak sobie podczytywać to tu i ta, która jakoś mnie najbardziej uwiedzie, to jest trylogia Kopenhaska Tove Ditlevsen. Teraz widziałam, wyszła jej nowa książka chyba z opowiadaniami. I to jest absolutnie niezwykła powieść o dziewczynce, która wyrasta w biednym domu w Kopenhadze. I ona wybija się na niepodległość, ucieka w świat fantazji, zaczyna pisać i ma do tego talent i gdzieś tam w jakiejś gazetce, potem coś tam i zostaje. Ale jej życie i ten język, jakim ona pisze o swojej matce, o swoim bracie, o koleżankach, o tym życiu w takiej surowej, niezbyt bogatej Kopenhadze, jest naprawdę urzekający i to jest coś takiego, że tak absolutnie jesteś katapultowany do tego świata i tam się w ogóle tak, no żyjesz tam tym życiem i to jest przepiękny język i świetne ujęcie. Druga książka, którą przeczytałam, to też jest dziewczynka, Oczami dziewczynki świat, bo to jest Niepokój przychodzi o zmierzchu. Laureatka Bookera, najmłodsza, prawda? W ogóle. I to jest Marieke Lukas Rineveld. Osoba niebinarna. Osoba niebinarna. Znaczy w książce, bo to jest książka, która tam chyba jest trochę autobiograficzna i tam jakby ten temat na razie jest potrącony dopiero, tak jakby nie jest jeszcze, jest delikatnie zasygnalizowany, natomiast jest to właśnie dzieciństwo, które się toczy wśród na takiej farmie krowiej na wsi, Holandia, surowi protestanci, bardzo religijna rodzina, no i dzieci, które mają zupełnie swój nowy świat, czy inny świat, mają takie odbicie, takie pierwsze jakieś zmysłowe doznania, jakaś tragedia, ten czerwony płaszczyk, ta kurtka, w którym ona się chowa, no i taka absolutnie super koda. Jest piękny też język. Właśnie ostatnio zwróciłam uwagę, że i w tamtej książce, i w tej język, czyli sposób dobierania. Na przykład jest tam takie ładne porównanie, jak, ponieważ
tam się zdarzyła tragedia, no i jest, że to dziecko płakało i tak zrobiła taką metaforę między sianem wysychającym i tracącym wilgoć, bo siano, jak wiadomo, jest to mokra trawa, która schnie i traci wilgoć, i że ona ma w sobie tyle smutku, że on musi, jak ta wilgoć, jeszcze wyschnąć, że musi wytracić trochę tej wilgoci. I to są bardzo, bardzo, bardzo są piękne rzeczy. I jeszcze jest taka książka Toma Wolfa, Próba kwasu w elektrycznej oranżadzie, która przenosi nas oczywiście do Kenakeseya. Kontrkultura, czyli coś, co kocham najbardziej, czyli takie te szalone lata 50., 60., 70., no ale tak. To właśnie jak LSD było próbowane przez różne środowiska, jak sobie zmieniali świadomość, jak rozszerzali ci Mary Pranksters, ten wesoły autobus, który jeździł, i to jest takie kompletnie no egzotyczne w dzisiejszych czasach, kiedy to wahadło przeleciało totalnie na stronę poczucia bezpieczeństwa i konserwatyzmu. Ta szalona wolność i ta niepoprawność polityczna i ta taka rozbuchana nie wiadomo co jest bardzo ożywcze i człowiek się świetnie czuje w tamtym świecie, przynajmniej ja. Chyba powinnaś mieć audycję o książkach. Vivian Gornik ląduje w twoich rękach, skoro nie czytałaś Kobiety osobna i miasto. Dziękuję bardzo, że byłaś z nami. Z tyłu cały czas był książę Myszkin. Troszkę idiota. Myszkował sobie tutaj, więc jeśli słyszeliście, to bardzo się cieszymy, bo obecność jego była dla nas bardzo ważna. Są wspaniałe. To był Femitalk, podcast kobietagazeta.pl. Znajdziecie nas na www.gazety oraz na wszystkich platformach streamingowych. Do usłyszenia niedługo.